Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej. Witam Państwa w naszym cotygodniowym Prawie do Niuansu. Niuansu, którego w czasach politycznych, medialnych polaryzacji potrzebujemy jak powietrza. Nad sukcesem naszego spotkania czuwa Jakub Bodziony, ale nic bez Państwa by się nam nie udało. Prawo do Niuansu powstaje dzięki temu, że Państwo nas wspierają przez Patronite i w tych trudnych dla niezależnych mediów czasach ogromnie za to dziękujemy. I też przypominam, że zachęcam Państwa gorąco do wspierania nas przekazywaniem 1,5% na Fundację Kultury Liberalnej. To nam naprawdę pomoże, to dla trzeciego sektora, dla fundacji takich jak nasza jest po prostu ogromny gest. I dziękuję też Państwu za subskrybowanie. No już mamy grubo ponad 10 tysięcy subskrybentów na kanale naszym na YouTubie, więc docieramy do coraz większego grona. Jak Państwo wiedzą, nic tutaj nie schodzimy z poziomu, więc tym bardziej nas cieszy Państwa rosnące zainteresowanie. Proszę Państwa, dzisiaj mamy gościa specjalnego, naprawdę specjalnego, nie przesadzam. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duchowny katolicki obrządku formiańskiego, łacińskiego, wieloletni uczestnik opozycji antykomunistycznej w czasach Polski Ludowej, represjonowany przez służbę bezpieczeństwa. W połowie lat 80. został ciężko pobity przez funkcjonariuszy. Pewnie do tego wątku wrócimy, bo on się ściśle wiąże z tym, co dzisiaj trapi Kościół katolicki. W 2006 roku miał miejsce taki bardzo ważny gest ze strony księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, mianowicie pojawił się postulat ujawnienia konfidentów SB działających wśród duchowieństwa archidiecezji krakowskiej. To był moment, który mi przypominał to, jak w stosunku do środowisk sędziowskich apelował sędzia Strzembosz, żeby się same oczyściły. To się nie udało, także bardzo ważny, jak mi się wydaje, temat do omówienia, dlaczego takie apele nie odnoszą skutku. No i teraz oczywiście mamy do czynienia ze skandalami na tle obyczajowym, które są ujawniane. Do tego miesza się polityka i rzeczywiście bardzo trudno jest o taki jakiś chłodny, wyważony osąd i dlatego jestem wdzięczny, że ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zgodził się na rozmowę. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich. Dzień dobry. Jak to jest, że jeszcze ksiądz nie dostał zakazu wypowiadania się, to ja nie wiem na te tematy. Nie wiem, dlatego że miałem dwukrotnie, wspomniał pan tutaj rok 2006 i wtedy dwukrotnie otrzymałem zakaz wypowiedzi od kardynała Stanisława Dziwisza. Oczywiście ja się podporządkowałem, co nie było łatwe dla mnie, no bo jednak ślubowałem posłuszeństwo. Natomiast kiedy zniesiono ten zakaz, no mówię i piszę na ten temat, bo jest to związane, przynajmniej wtedy było związane z moją książką Księża wobec bezpieki. No zobaczymy, co będzie dalej. Ja rozumiem, bo to jest bardzo ciekawe, bo ja mam takie wrażenie, że to jest cały czas jedna i ta sama sprawa, którą oglądamy z wielu różnych stron. Kiedy pojawiła się książka Księża wobec bezpieki, to w zasadzie najwięcej emocji budziło to, no, kto był tajnym współpracownikiem, prawda? A powoli ta lawina ruszała dalej i okazywało się, że ważne dzisiaj stają się coraz bardziej powody, dla których księża decydowali się na współpracę z bezpieką. Czy nie jest tak? Tak, no jest to, w teologii nazywa się to grzech zaniechania, czyli wiedzieli, wiedziały różne osoby, które decydowały i z władz państwowych i kościelnych, że są te ukryte miny, które będą wybuchać i niestety nie podjęto działań, bo rzeczywiście jedna sprawa to jest sama lustracja. Wspomniał tutaj pan redaktor sędziów, to dotyczyło także dziennikarzy, pracowników naukowych, uczelni. No opór był okropny w tej sprawie i moim zdaniem w większości środowisk do tej lustracji nie doszło. Jedynie zostały te zapisy,
że jeżeli ktoś kandyduje na posła, na senatora, na radnego, czy jest w spółkach różnych Skarbu Państwa, to musi napisać, czy współpracował, czy nie, bo za samą współpracę w ogóle nie ma żadnych sankcji. Tutaj wspomnę choćby pana Andrzeja Olechowskiego, no, wielokrotnego ministra w różnych rządach, który napisał, że współpracował i przecież mógł kandydować. Natomiast o wiele trudniejszą sprawą jest to drugie dno, czyli powody, dla których dana osoba podjęła współpracę. Bardzo często były to skandale obyczajowe. No niestety Służba Bezpieczeństwa stosowała tutaj szantaż, różne represje, prowokacje, ale dopóki się tego nie oczyści, no to cały czas te miny będą niestety wybuchały. No właśnie, i tu można odnieść wrażenie, że no nawet aż trudno w to uwierzyć, że sprawa lustracji, która wydawała się, och, to już nikogo nie interesuje, zresztą przez 30 lat używano takiego argumentu, że no kogo to dzisiaj obchodzi, mamy młode pokolenia, co tam będziemy wracać do starych czasów. Tymczasem, kiedy odwrócono oczy w stronę ofiar, okazało się, że, i to jest pytanie takie, czy zaniechanie lustracji wobec kleru to nie jest, to nie przyczyniło się do tego, że dochodziło do molestowań seksualnych także później, kiedy już w zasadzie można by było tę sprawę przeciąć? To jest sprawa dość skomplikowana, ale przede wszystkim, gdyby ta lustracja była przeprowadzona, a powołam się tutaj na wypowiedź już nieżyjącego arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, który akurat sympatyzował z konkretną partią polityczną, tu chodzi o Platformę Obywatelską, który w różnych wypowiedziach, często półoficjalnych, mówił, że już w 90 roku, 1990 roku zdawano sobie sprawę, że to są te ukryte miny. Ja tu używam takiego języka trochę wojskowego, bo jako kleryk byłem 2 lata w wojsku, to była też forma represji. Nasz batalion był przy brygadzie saperów. No i ja widziałem bez przerwy, jak ci saperzy ćwiczą, ustawiają miny, rozbrajają i tak dalej. Dlatego używam tego porównania. Więc w 90 roku tego nie zrobiono. Później powstał Instytut Pamięci Narodowej. Również tego nie zaczęto robić, ale poszczególni historycy, dziennikarze, mając dostęp do tego, wyciągali te sprawy. Oczywiście mają do tego pełne prawo. No i niestety mamy tutaj też taką sytuację, że gdyby przecięto pewne sprawy, choćby w sprawach obyczajowych, to takie osoby by po pierwsze albo zostały w ogóle wykluczone z szeregów duchownych polskich, albo by ich działalność była ograniczona. No byliby, mówiąc tak kolokwialnie, na celowniku. Natomiast tego nie zrobiono. I niestety ta ciągłość, to powiązanie dawnej współpracy z skandalami obyczajowymi widać choćby w tych tekstach, które na łamach Rzeczpospolitej publikowali pan Tomasz Krzyżak i pan Piotr Litka, gdzie widać wyraźnie, że te związki były, natomiast zrobiono tego, no więc ci się czuli dość bezkarni i popełniali kolejne nadużycia, nie, wręcz przestępstwa, bo to nie nadużycia, przestępstwa. Natomiast oczywiście nie dotyczy to młodego pokolenia, które no nie miało, nie żyło w tych czasach. Niemniej myślę, taki zły przykład, że można to zatuszować, ośmielał chyba niektórych, że nie tak, nie jest to takie ostre postawienie sprawy, że można to właśnie zamieść pod dywan. Być może niektórzy się kusili na jakieś takie działania, bo wiedzieli, że poprzednikom też się nic nie stało. Mm-hmm. No, jak tak patrzę na wypowiedzi, które zresztą mieliśmy okazję rozmawiać na antenie TVN-u niedawno, to w stosunku do kardynała Dziwisza to pan podnosi zarzuty, tak? To jest jasne, że wiedział, podaje pan przykłady, ale teraz toczy się oczywiście spór o to, co wiedział Jan Paweł II. Wedle wiedzy księdza to jak to,
Jak to można by było dzisiaj już powiedzieć? Myślę, że problem, czy wiedział, czy nie wiedział, czy postępował tak, czy inaczej, przeciął niedawno papież Franciszek. Bo jego wypowiedź, moim zdaniem, to było takie przecięcie węzła gordyjskiego. No, kto się interesuje historią antyczną, to wie, że był to taki specjalny supeł, a Aleksander Wielki, zamiast się bawić w rozplątanie tego supła, wziął miecz i rozciął to wszystko. No więc chyba papież Franciszek dokonał tego samego w swoim stylu bardzo takim oryginalnym, czyli lakonicznie powiedział, że do czasów afery bostońskiej, tutaj może później wyjaśnię, co to jest afera bostońska, czyli początek XX wieku, wszędzie tak samo postępowano. Czyli wobec sprawców różnych nadużyć, myślę o duchownych, nadużyć na tle obyczajowym, to nie chodziło tylko o pedofilię, ale też o różne inne relacje, ukrywano to, tłumacząc, że ważniejsze jest dobro Kościoła niż ujawnienie tej sprawy i osądzenie sprawcy, i przerzucano z parafii na parafię. I tutaj moim zdaniem nie należy się tyle zajmować, czy Karol Wojtyła to robił w ten czy inny sposób, bo on się specjalnie tym nie wyróżniał od innych, ani lepiej, ani gorzej. Oczywiście dzisiaj nas to szokuje, ale 50 lat temu wciąż obowiązywała instrukcja Watykanu sprzed 100 lat, z roku 1922, która wręcz nakazywała tuszować te sprawy. I myślę, że wypowiedź papieża Franciszka również dla polskiej sceny tutaj dyskusji, no jest chyba jednoznaczna. To nie było tak, że w Polsce było inaczej. W Polsce był jeszcze komunizm, były jeszcze represje, to trochę był może sposób inny, specyficzny. Niemniej przenoszenie sprawców było powszechnie akceptowane. No, w polskim przypadku pojawia się taki argument, że w zasadzie, może nie argument, ale chyba takie przekonanie było gdzieś tam w naszym społeczeństwie, że ważniejsza była walka z komuną niż jakieś tam drobne sprawy obyczajowe. No, my dzisiaj inaczej na to patrzymy po prostu chyba. No oczywiście, ja biorę teraz udział przy realizacji takiego filmu, bo będzie 35. rocznica strajku w Nowej Hucie, to był rok 88, wiosna Solidarności, która zakończyła się okrągłym stołem. Ja wtedy byłem jako jeden z dwóch księży, którzy byli na strajku, odprawialiśmy tam msze dla strajkujących i właśnie w czasie realizacji ta dyskusja między nami, no mówiąc już tak trochę kombatantami, którzy przeżyli te czasy, no, dochodziła do tego samego wniosku, że wtedy najważniejsza była walka z komuną i przymykano też oczy. Myślę tu o działaczach też świeckich, o w ogóle osobach. Ja na przykład bardzo wspominam te czasy jako bardzo piękne, bo wtedy nie było tych podziałów politycznych, jakie są. No, było to jasne. Albo jesteś po stronie komuny, albo po drugiej stronie. I wtedy wybaczano, mówię to tak bardzo w cudzysłowie, pewne grzeszki, które niestety już po 90 roku już były nie do wybaczenia, czyli trzeba było to rozwiązywać. No ale tego nie chciano rozwiązywać i to niestety się ciągnie i będzie się ciągło, dopóki nie dojdzie do takiej lustracji w szerokim słowa znaczeniu, nie przepisów prawnych, tylko oczyszczenia tej sytuacji. No, ale to jest o tyle ciekawe, że ten, ja nie wiem, no tak się zastanawiam, czy to nie jest tak, że teraz już po latach patrzymy na tę czarno-białą wizję świata jako mocno szarą, bo okazuje się, że nasi wczorajsi bohaterowie, no wiele stracili na swoim, niektórzy bohaterowie stracili na swoim blasku. Ja może przypomnę taki epizod, ale myślę, że dla księdza to musiało być bardzo no, takie bolesne i nieprzyjemne. Kiedy ukazuje się książka Księża wobec bezpieki, to na łamach Gazety Wyborczej ukazuje się recenzja arcybiskupa Józefa Rzycińskiego, miażdżąca dla książki, prawda, że książka jest przekłamana.
Tyle tylko, że pan jako autor już wiedział, że to jest, że on był TW, tak, że był współpracownikiem. No właśnie, no, ten przykład arcybiskupa Życińskiego, którego ja jeszcze znałem jako zwykłego księdza przełożonego w Krakowie jednego z seminariów duchownych i można powiedzieć, że sympatyzował też z fundacją brata Alberta, którą prowadzę, nagle tak jakby stał się innym człowiekiem. Dlaczego? Bo on bronił własnej skóry. Przepraszam za takie określenia może dosadne, ale on jako były tajny współpracownik robił wszystko, żeby zaatakować samą lustrację. Nie tylko na łamach Gazety Wyborczej, której później zresztą był człowiekiem roku, jako jedyny chyba duchowny katolicki, ale przecież było bardzo silne środowisko i to wyszło właśnie w tym 2006 roku, że różne środowiska, które były na co dzień przeciwko sobie, łączyły się. No i tu po tej samej stronie lustracji nie tylko była gazeta antylustracji, była Gazeta Wyborcza czy arcybiskup Życiński, ale na przykład Radio Maryja, z tym, że jeszcze wcześniej Radio Maryja było za lustracją. Ja nawet miałem audycję ostatnią tam w 2006 roku, już nigdy później nie zostałem zaproszony. Była o lustracji. Ksiądz Tadeusz Rydzyk przy kolacji mi mówił, tak, tak, lustrować, właśnie wymieniał Życińskiego, biskupa Pieronka, no bo akurat to byli jego przeciwnicy, więc chciał ich lustrować. Natomiast jak się okazało, że to samo dotyczy jego zakonu, redemptorystów i jego faworyta, też takie określenie może trywialne, ale tak było, Stanisława Wielgusa, to zmienił front o 180 stopni. I to pokazuje, jak to zakłamanie, które wtedy było, nie tylko, że nie doprowadziło do lustracji, ale dzisiaj się odbija czkawką, bo niestety wybuchają te kolejne sprawy. No właśnie i tam, jeśli dobrze pamiętam, to ksiądz się zastosował, pisząc tę książkę, do jednego zalecenia kardynała Dziwisza, żeby pominąć te sprawy obyczajowe, prawda? Czy przynajmniej część z nich. Czy to był błąd? Bo teraz myślimy o tym, że być może to umożliwiało na no, dalsze popełnianie przestępstw, a może w ogóle nie było możliwe wtedy opublikowanie książki w takim kształcie. To 20 lat prawie minęło. Z mojej strony było to niemożliwe, no bo ja już byłem na granicy usunięcia, zresztą straszono mnie 3 razy suspensą, czyli usunięciem ze stanu kapłańskiego. Kuria wydała wtedy komunikat kanclerza kurii Piotra Majera, no, w którym jednoznacznie określono, że 3 razy napisano, że rozbijam kościół. No to tak jakby lekarzowi zarzucić, że zabija swoich pacjentów. No więc to było bardzo ostre, natomiast mnie się te oczy otworzyły też, że jest drugie dno. Nie tylko kiedy otrzymywałem te akta i czytałem, co tam się dzieje, ale kiedy właśnie kardynał Dziwisz przyjechał do mnie, to było w sierpniu 2006 roku, kiedy już się pogodził z tym, że będzie książka, ale powiedział mi wprost, że w tej książce nie mogą się ukazać wątki obyczajowe. Jemu szczególnie chodziło o te sprawy homoseksualne. No to wtedy ja zrozumiałem, że tu nie jest problemem sama współpraca z SB, tylko przyczyny. No i rzeczywiście podporządkowałem się, bo inaczej książka by się nie ukazała. Ale myślałem, że inni pójdą tą drogą i pociągną te wątki. No zrobił to na przykład teraz, po wielu latach, Marcin Gutowski, który jednak kierując się tymi wskazówkami, które były jasne już 17 lat temu, też szukał pewnych tego drugiego dna. No ale do kogo mieć pretensje? Moim zdaniem nie do dziennikarzy czy historyków, ale do tych, którzy świadomie nie chcieli dopuścić, żeby to było opublikowane.
No, wspominaliśmy przed chwilą o tym Bostonie. Może przypominając, Państwa cały czas odsyłam do obejrzenia tego fantastycznie zrobionego filmu Spotlight z 2015 roku, w którym opisano w szczegółach, przedstawiono szczegółowo, w jaki sposób The Boston Globe prowadził śledztwo dziennikarskie na temat tuszowania molestowania seksualnego dzieci przez księży w Bostonie i w innych miejscach, jak się potem okazało. I to, co jest ciekawe w tamtym filmie, to jest to prześledzenie, z jak ogromną ścianą zderzają się dziennikarze śledczy, i teoretycznie wszyscy są, no nie wiem, opowiadają się za dobrem, prawdą i pięknem, ale w praktyce okazuje się, że system tuszowania wręcz funkcjonował, bardzo skuteczny. Dawało się podać, tam w filmie podawano nawet statystyki, że około 6% księży miało przypadki molestowania seksualnego dzieci. Ja mam takie, jak słucham tej naszej debaty publicznej w Polsce teraz, to tak sobie myślę, że my przeżywamy coś bardzo podobnego, ale na bardzo wczesnym etapie, no, na bardzo wczesnym etapie, gdzie po prostu no, poznajemy coś w rodzaju. Ja boję się tego słowa, bo ono jest takie, nie wiem, brzmi jakimiś teoriami spiskowymi. Nie lubię tego, ale brzmi jakbyśmy dotykali jakiegoś nerwu systemu. No tak, trzeba tutaj rzeczywiście też przyznam panu rację, że w Polsce mamy to wszystko z opóźnionym zapłonem, ale takim co najmniej 20-30 lat. To wynika z pewnej specyfiki, że Kościół był jednak jako Kościół niezłomny w okresie komunizmu i rola Kościoła i tak dalej, jednolitość pewna systemu w Polsce, znaczy jeżeli chodzi o struktury kościelne. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, Boston, no to było miasto, które było bardzo zdominowane przez katolików, gdzie Kościół miał ogromnie ważną pozycję, chociaż oczywiście większość Amerykanów no nie jest katolikami. I tam ujawnienie całej fali skandali było podwójnym szokiem. Po pierwsze, że w ogóle były takie sprawy jak molestowania dzieci. Wprawdzie tutaj liczba 6% to może dla niektórych być niegroźna, tylko trzeba pamiętać, że jeden sprawca zostawiał po sobie kilkanaście, a nieraz i kilkadziesiąt ofiar, więc tutaj trzeba patrzeć również, ile było ofiar. Natomiast chyba największym wstrząsem był cały system tuszowania. Ja tu wspomniałem tą tajną instrukcję papieską z roku 1922, która jednak została później jeszcze bardziej rozbudowana, gdzie wszelkie tego typu sprawy były z założenia tuszowane. I więc tuszowanie powodowało, że wzrastała liczba ofiar. I rzeczywiście ten film pokazuje, moim zdaniem, bardzo dobrze ten cały system, ten zasadniczy błąd Kościoła, jaki był w tych czasach. I wtedy właśnie w 2002 roku była reakcja ze strony papieża Jana Pawła II. Ja akurat miałem okazję być na tej audiencji, to było dokładnie 23 kwietnia 2002. Byłem wtedy w Kolegium Ormiańskim i byliśmy na audiencji u papieża jako księża Polacy, bo to jest Dzień Świętego Wojciecha i tam był taki zwyczaj zapraszania Polaków. I później na placu Świętego Piotra Jan Paweł, już człowiek bardzo schorowany, z widoczną chorobą Parkinsona i mający no, ogromnie zniedołężniały od strony fizycznej, równocześnie duchowo bardzo ostro, zdecydowanie na placu Świętego Piotra wobec telewizji amerykańskich pouczał biskupów i kardynałów amerykańskich, że nie wolno zamiatać pod dywan. Oczywiście wielu biskupów i kardynałów amerykańskich nic sobie z tego nie zrobiło i były następne skandale, niemniej już nie było to ukryte i myślę, że ta siła medialna później spowodowała, że zaczęto na ten temat rozmawiać. I dlatego potwierdzam, że słowa papieża Franciszka, że do roku
2002, czyli do tej afery w Bostonie, nie tylko w Bostonie, ale w całych Stanach Zjednoczonych, później Irlandii i wielu innych krajach, to była jakby jedna epoka w Kościele, po tej aferze druga. Oczywiście, czy Kościół dał sobie radę? Nie, jeszcze jest wiele, czy bardzo dużo do zrobienia. Niemniej jednak ta omerta, ta zmowa milczenia wtedy została przełamana. No ale jednocześnie tak jak chyba jeśli dobrze pamiętam, była taka wypowiedź, że jeszcze przed nami kolejne afery, to znaczy, że rozumiem, że ksiądz sam wie, że są kolejne rewelacje przed nami i prawdę mówiąc nawet samo zebranie tych różnych spraw w jednym miejscu robi wrażenie. No to są od tych spraw, o których już wiemy, księdza Bolesława Sadusia, który molestował chłopców, prawda, aż po w zasadzie tych spraw jest tyle, że jakby zrobić samą mapę, to po prostu jest nie tylko szokuje osoby, które mają dzieci, prawda, no ale w ogóle jest dewastujące moralnie. I tak się zastanawiam nad taką zupełnie, nie wiem, prostą sprawą, że osoby, które no nie są przestępcami, bo to są przestępstwa, w ogóle mogą mieć pokusę z jakiegokolwiek tytułu do tuszowania tych spraw, że nie wiem, nie ma współczucia, nie ma jakiegoś pokory, jakiegoś miłosierdzia. No nie wiem, to jest absolutnie szokujące. No. No jest szokujące, ale to jest właśnie to, że ten wrzód, jeżeli tu już będę używał określeń medycznych, no rósł. I nagle przecięcie tego wrzodu, w Stanach to też była straszna konfrontacja. Tam doszło do załamania się też struktur kościelnych, bo były odszkodowania, były procesy, trzeba było wysprzedać majątek kościelny, nawet kurie, nawet seminaria duchowne, więc tam ten szok był ogromny. No to do Polski dotarło tak jak fala odbita, no bardzo łagodnie, tam raczej się mówiono, że to tylko problem amerykański. A tu nagle okazuje się, że w Polsce jest cała ogromna grupa tych spraw nierozwiązanych. Dam jeden przykład. Wspomniał pan tutaj księdza Sadusia, o którym zresztą ja pisałem 17 lat temu i kardynał Dziwisz miał to jak na tacy podane te akta, wiedział doskonale, co w tych aktach jest na temat Sadusia, no nic nie zrobił. Ale już po tym filmie Marcina Gutowskiego napisał jeden do mnie z ministrantów byłych tego księdza z Krakowa, opisując, jak to wyglądało. Wprawdzie to jego nie było molestowania jego osoby, ale opisywał, jak to wyglądał ten mechanizm wobec innych młodych chłopców czy mężczyzn. No i jak to było ukrywane i jak parafia sama interweniowała w ówczesnej kurii krakowskiej. No więc myślę, że wysyp tego typu informacji będzie bardzo duży. Nawet już chyba ta, nie komisja, to jest taka no, grupa duchownych, zapomniałem nazwy, która zajmuje ochrona młodzieży, to już po filmie Gutowskiego potwierdzili, że dwie kolejne ofiary do nich zadzwoniły. No to też właśnie pytanie, czy trzeba dopiero filmu, tak był film Sekielski czy Spotlight w Stanach Zjednoczonych, dlaczego to nie działa normalnie, tak? Że się zgłaszają ofiary, że mówią, że się rozwiązuje, że się wyjaśnia, że jest jednak zadośćuczynienie, że jest terapia, jest empatia i tak dalej. No to dopiero musi iść po takich filmach. Dlatego niestety no, takie wstrząsy będą, aż to się wszystko wreszcie wysypie i będzie można to porządkować już. A może świat, bo ja tak słucham i tak się zastanawiam, może świat polityki przeszkadza w rozwiązaniu, przecięciu tego węzła radykalnym w Polsce oczywiście. No tak, no oczywiście, no w Polsce jest, każda sprawa jest polityczna. Spór o lustrację trwa w sumie 30 lat w Polsce. Tego nie rozwiązano. No ja nie chcę dotykać już tych najgłośniejszych spraw, jak Lecha Wałęsy, czy ministra Michała Boniego, czy wiele innych rzeczy. No, czy sprawa kościelna, wspomniany przeze mnie arcybiskup Stanisław Wielgus. Tak na dobrą sprawę to się ciągle tli.
to co chwilę wraca w ten czy inny sposób. Jest to wykorzystywane przez polityków i politycy grają tym. Wszystkie partie tym grają. Jedni przeciw, drudzy za, trzeci się cieszą, że to właśnie w przeciwnika uderza. Natomiast nierozwiązanie tej sprawy będzie powodowało, że teraz konkretnie w Polsce jest kampania wyborcza i już widzimy, że sprawa tych publikacji na ten temat już jest paliwem wyborczym. Jedni właśnie się będą teraz obalać pomniki Jana Pawła II, a drudzy będą bronić, ale to wszystko wynika nie z troski o samego Jana Pawła, tylko do takie paliwo, amunicja do walki z przeciwnikiem. A może jest tak, że część duchownych, która jest przeciwko lustracji, przeciwko ujawnieniu tych spraw obyczajowych, o których teraz rozmawiamy, po prostu potrzebuje PiSu. Jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, że część duchownych po prostu tego potrzebuje. Nie mówię wszyscy, no bo nie byłoby dzisiejszej rozmowy, ale część chyba tak. No tak, to znaczy uwikłanie się relacji państw, inaczej partii politycznych z duchowieństwem no jest bardzo silne. No ja akurat jestem z archidiecezji krakowskiej, więc pamiętam te czasy, kiedy stałymi gośćmi w kurii krakowskiej no byli politycy Platformy Obywatelskiej, bo kardynał Dziwisz popierał jawnie wtedy Platformę. Nawet organizował dla nich rekolekcje w Łagiewnikach. Wtedy mówiono Kościół Łagiewnicki, Toruński i tak dalej. A teraz obecny metropolita no, jest ciałem i duszą po stronie PiSu. Związki są tak ścisłe, że to już przekracza te relacje, nawet jak są w prawosławiu, gdzie jest tak spojona władza świecka z władzą kościelną. No i jedno jest złe i drugie. I myślę, że tu zaplątanie się wielu duchownych w te relacje z politykami również wynika z tego, że wolą już z tą czy inną partią utrzymać, niż właśnie porządkować przeszłość czy teraźniejszość. I tu jest takie, no moim zdaniem, złudne przekonanie, że ten parasol polityczny nad Kościołem może uratować poszczególne osoby. No może to jest taka kalkulacja, że to się opłaca materialnie, że to się opłaca medialnie, że lepiej z tymi, a nie z innymi. No nie wiem, może to są takie bardzo krótkoterminowe kalkulacje. No są, no ale to dotyczy takiego mechanizmu. Tutaj zgadzam się, że historia Kościoła, cofając się 1000 lat do tyłu tych sporów między cesarzem niemieckim a papiestwem, jest zawsze ta sama, że na krótką metę sojusz ołtarza z tronem, czyli ołtarz to władza kościelna, tron to władza państwowa, na krótką metę jest korzystny dla Kościoła, bo się załatwia kolejne ważne sprawy, przywileje, dekrety i tak dalej, czy bezkarność. Na dłuższą metę jest strasznie szkodliwa, bo przykładem tego jest choćby cerkiew prawosławna, która została już za carów rosyjskich całkowicie uzależniona od cara. Śpiewali Boże chroń cara w kościołach, ale równocześnie no, całkowicie byli zależni. Zresztą Putin robi dokładnie to samo z obecną cerkwią prawosławną. Więc Kościół, żeby mógł realizować swoją misję, nie może się wiązać z politykami. Może współpracować w dobrych sprawach oczywiście. Ja miałem takie wrażenie, czytając, wracając do książki Księża wobec bezpieki teraz, że chyba w ciągu tych 20 lat zaszła jakaś zmiana stanowiska po stronie naszej narodowej prawicy, bo zaglądam do podziękowań i na przykład w podziękowaniach jest podziękowanie dla Ryszarda Terleckiego na przykład. Jest też wspomniany, później jest ksiądz wspomina o spotkaniu u Lecha Kaczyńskiego w 2006 roku i tam bierze udział nie kto inny, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. I po prawej stronie jest taka, przynajmniej część prawej strony jest gotowa na lustrację duchownych, tak jak sobie życzono w ogóle dekomunizacji, prawda, kraju od góry do dołu. I tylko chyba zmienili stanowisko po dojściu do władzy, czy wcześniej, jak to ocenić?
No tak, tutaj dodam tylko jako taką anegdotkę, że książkę Księża wobec bezpieki pisałem w gabinecie Ryszarda Teleckiego, mojego dobrego znajomego z czasów opozycji, który był dyrektorem oddziału krakowskiego, no i udostępnił mi to swoje biuro, żebym tam cicho sobie siedział i pisał. I dzięki temu miałem ciszę i spokój przez półtora miesiąca. Natomiast no, to jest właśnie ten paradoks, że dla polityków w pewnym momencie ta lustracja jest ważna, bo uderza w te środowiska, które oni nie lubią. No, uderzano w Lecha Wałęsę, wiele innych osób. Natomiast jak uderza w naszych sojuszników, a niestety dzisiaj musimy powiedzieć wyraźnie, że sojusz Kościoła katolickiego z PiS-em jest faktem, nie tylko jakąś taką publicystyczną teorią, ale to jest fakt, no to wtedy broni się to środowisko. I dlatego uważam, że takie sprawy mogą być rozwiązane tylko tak, jak to jest na przykład we Francji w tej chwili, że sprawami obyczajowymi duchownych zajmuje się komisja absolutnie niezależna, niepolityczna i niekościelna, która ma dostęp i do akt państwowych, i do akt kościelnych. I wtedy dopiero można to przeprowadzić. No właśnie, bo tu wspominamy o tym, bo czasami też odnoszę takie wrażenie, jakby no może Kościół jest powszechny, uniwersalny, ale nie w Polsce i że niektórzy politycy, ale chyba też i duchowni zachowują się tak, jakby rzeczywiście można było stworzyć taką jakąś enklawę, tutaj wznieść wysokie mury, żeby nie dowiedzieć się prawdy o nadużyciach seksualnych. Tymczasem dokumenty znajdzie się też w innych w parafiach, prawda, w archiwach, w różnych miejscach poza Polską, jak się wydaje, to jest możliwe, ale też tak jakby się ignoruje to, o czym teraz ksiądz wspomina, czyli komisję Jeana Marka Sauvé, gdzie we Francji po prostu szukano sposobu obiektywnego, maksymalnie obiektywnego, z maksymalnym poszanowaniem ofiar i ich cierpienia, takiej bezstronnej instytucji, która by no, zlustrowała w istocie całe dekady do tyłu. Przygotowano potężny raport i ten raport jest prawdopodobnie takim dzisiaj metrem sewr tego, w jaki sposób można by było ustalić prawdę, a potem w ogóle podjąć jakąś rozmowę o naprawianiu krzywd, prawda? Tak, ja miałem okazję poznać jednego z Polaków, znaczy to już jest Francuz raczej polskiego pochodzenia, który współpracuje z tą komisją i mówił mi bardzo wyraźnie, że to już był taki akt rozpaczy ze strony Kościoła francuskiego, który w ogóle od czasów rewolucji jest wykluczony jakby takiego życia społecznego, ale był wstrząsany no, ogromnymi ilościami afer na tle obyczajowym. Tam nie było na szczęście komunizmu, więc to były inne przypadki. I po tej serii afer sam episkopat doszedł do wniosku, że jakakolwiek kolejna kościelna komisja, no to nikt w to nie uwierzy, że ona jest niezależna, tak jak w Polsce te komisje kościelne są zależne całkowicie. No i wtedy poproszono Jeana Marka Sauvé, prawnika, który był chyba członkiem Trybunału Państwowego, żeby sam sobie dobrał współpracowników. I dobrał prawników, filozofów, historyków przede wszystkim. Co więcej, cofnął się w tych badaniach 70 lat do tyłu, czyli praktycznie do II wojny światowej, ale Kościół udostępnił mu wszystkie archiwa. I to oczywiście jest na pewno taki przełom prawie że kopernikański, jeżeli chodzi o Kościół powszechny, jak należy to rozwiązywać. Natomiast moim zdaniem w tej chwili w Polsce to jest niemożliwe, ze szkodą dla Kościoła, bo nie wyobrażam sobie, żeby archiwa kościelne, żeby w ogóle taka komisja powstała niezależna, no i żeby te archiwa były udostępnione. Niemniej droga francuska moim zdaniem jest właściwą drogą. No właśnie, to od razu można też zapytać,
skoro jesteśmy przy komisjach, to jest idealna komisja. Taką idealną komisją wydawałoby się, powinna była być komisja beatyfikacyjna, prawda? W Polsce trwa spór, on się na pewno nie zakończy o to, co wiedział Jan Paweł II. No to komisja beatyfikacyjna powinna teoretycznie znać akta, w których te sprawy obyczajowe, czy ewentualnie ich tuszowanie się znalazło. Co z tym? No, ten decyzja o kanonizacji, beatyfikacji, znaczy, żeby z góry nikt nie miał wątpliwości. Ja uważam Jana Pawła II za najwybitniejszą postać, jeżeli chodzi o współczesny świat, i nie mam wątpliwości co do jego świętości, ale zakładam, że są też rysy. Nawet najwięksi święci mają swoje rysy. Przede wszystkim wycofano się, i to jest największy paradoks, że sam Jan Paweł II zmienił zasady beatyfikacji i kanonizacji. Poprzednie lata trzeba było 50 lat od śmierci danej osoby, żeby w ogóle taki proces się rozpoczął. A chodziło o to, żeby właśnie, jeżeli się pojawią jakieś dokumenty, żyją świadkowie, ktoś się odważy nawet na łożu śmierci coś powiedzieć i tak dalej, że 50 lat to jest taki czas, kiedy można już podejść do tego obiektywnie. Nawet są niektóre kraje, które zastrzegają sobie, że archiwa po 50 latach mogą być udostępniane. Sam Jan Paweł II zmienił tę zasadę z 50 lat na 5 lat i był taki kazus w postaci beatyfikacji matki Teresy z Kalkuty, gdzie nie dochowywano w ogóle żadnych terminów, a w wypadku śmierci Jana Pawła no były te głosy santo subito, natychmiast święty. Oczywiście ci ludzie mówili to szczerze, więc to nie była żadna manipulacja. Zniesiono nawet te 5 lat. To jest najbardziej szybki, błyskawiczny proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny w historii współczesnego Kościoła. Nie ma takiego procesu, nie było do tej pory. A szkoda, bo moim zdaniem przede wszystkim by rzetelnie przebadano też spuściznę po Janie Pawle, ogromną ilość jego publikacji i wielu innych, i to też by było naświetleniem jego wielkości, ale gdyby się pojawiły wątpliwości, te, o których dzisiaj rozmawiamy, to by też opisano wyraźnie. I myślę, że tutaj Kościół chyba już nigdy się nie zdecyduje, żeby w takim tempie robić beatyfikację, bo to będzie chyba nauczka już na wieki, że tak się po prostu tego nie robi. Może ta szybka beatyfikacja przeszkadza w ustaleniu prawdy teraz? Tak sobie pomyślałem. Z tego, co wiem i co niektórzy członkowie tych komisji mówią, że to było zrobione byle szybciej, tak? Aha. Że nawet ta instytucja, no bo jednak ta mądrość Kościoła była w pewnych sprawach, ta adwokat diabła, no, który miał za zadanie wyszperać te rzeczy. No ale ten adwokat diabła musiałby przyjechać do Krakowa, przeglądać wszystkie archiwa kościelne, rozmawiać ze świadkami, to wtedy by dopiero wyłapał pewne rzeczy. A tu to się nie odbyło. Tak? Jeszcze raz podkreślam, nie zmniejsza to w żaden sposób wielkości Jana Pawła II. Natomiast niestety daje argumenty tym, którzy dzisiaj będą mówić, że zrobiono to tak po łebkach, mówiąc kolokwialnie, i że trzeba od nowa jakby to wszystko sprawdzać. Mhm. Czy to jest tak, że w ostatecznym rozrachunku te kamyki spowodują lawinę i jakaś taka idealna wizja polskiego duchowieństwa, no bo była taka na zasadzie kontrastu z władzami komunistycznymi, prawda? To było coś wręcz oczywistego, że ta idealna wizja no będzie miała także te rysy i... Bo ja wiem, no wiele osób mówi o takim scenariuszu irlandzkim dla Polski. To jest w ogóle możliwe? No moim zdaniem nie daj Boże, żeby doszło do takiej samej sytuacji jak w Irlandii, ale tu działają dwa mechanizmy, niestety temu sprzyjające temu mechanizmowi. Po pierwsze, że Kościół mimo upadku komuny nie wyszedł z tej mentalności
oblężonej twierdzy. I dla mnie to jest ogromne zaskoczenie. Przecież ja żyłem w tamtej epoce i byłem już księdzem i byłem zaangażowany w Solidarność. Natomiast dla mnie jednak 90. rok i następne to była taka sytuacja, że wydawało się, że już to, idzie to w normalną stronę, czyli są partie polityczne, są stowarzyszenia, zwłaszcza organizacje pozarządowe i tak dalej, wolne media, czy możliwość tworzenia mediów, że Kościół już nie musi bez przerwy mówić, że jest atakowany. Tak? Kościół jednak nie stworzył na przykład swoich mediów. Co byśmy nie mówili o księdzu Rydzyku, to on wszedł w pustkę, tak? Bo nikt nie chciał się specjalnie za to wziąć i zrobił to po swojemu. Więc tutaj kolejne te grzechy zaniechania powodują, że jak czytałem ostatnie wypowiedzi niektórych księży biskupów, to tak jakby oni to mówili w latach 60., czyli 40 lat do tyłu, kiedy Kościół musiał się bronić przed komunizmem. Teraz mówienie, że to jest drugi zamach na Jana Pawła II, porównywanie dziennikarzy do Ali Akczy, który strzelał do papieża i tak dalej, no moim zdaniem to ośmiesza. I ta mentalność jest okropna. Druga sprawa, no właśnie przez to, że Kościół Polski do tej pory miał wiele powołań, że były postać Jana Pawła, powodowało, że nawet jak już w innych krajach niektóre episkopaty dochodziły do wniosku, że trzeba to zmienić, trzeba to naprawić, trzeba innej metody i tak dalej, no to w Polsce, a my i tak w Polsce wiemy swoje. Tak? No i szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie. No więc niestety dzisiaj mówienie o komisji francuskiej, to ja się spotykam z tym na co dzień, a bo to Francja, co oni tam wiedzą, co się w Polsce dzieje. No jednak Francuzi tutaj powinni, przykład francuski powinien jednak, czy przykład Irlandii, negatywnej Irlandii, wzbudzić refleksję, że trzeba jednak to zmienić. Jednym z właśnie z kamyków, które ruszyły lawinę, to było ujawnianie skandali obyczajowych. No to było hipokryzji duchownych, która po prostu nagle się okazało, że to na ogromną skalę. No ale oczywiście tam nie było kontekstu wychodzenia z komunizmu i nie było też... No ale jak się czyta o związkach Kościoła Irlandzkiego z państwem po odzyskaniu niepodległości przez Irlandię, to mam wrażenie, że one były nawet mocniejsze momentami niż cokolwiek u nas po 89. To już tak, pewnie na jakąś osobną rozmowę. Jednak przykładem ze względu też na swoją historię i niewolę angielską, bo oni do dzisiaj uważają, że byli w niewoli angielskiej, no jest całkiem inna. Tutaj bardziej na przykład trzeba się skupić na Francji czy Stanach Zjednoczonych, gdzie tam jednak jest całkiem inna sytuacja. Niemniej jednak właśnie tam też dochodziło, że co było powodem? Nie to, że nawet dochodziło do przestępstw, tylko ta właśnie, jak pan to powiedział, hipokryzja, że mówi się z ambony, że nie należy tak i tak postępować, a jak dotyczy to członka tego kościoła instytucji, no nie chcę użyć słowa korporacja, bo mnie tutaj niektórzy zlinczowali za to słowo, ale pewnej takiej organizacji, to się stosuje podwójne zasady, czyli się go chroni, ukrywa, nieważne są ofiary, ważne jest to, żeby to nie ukazało się. I myślę, że ludzi o wiele bardziej zniechęca, czy gorszy hipokryzja w tym działaniu, niż to, że w ogóle dochodziło do tego typu spraw. No w Polsce jeszcze niestety musimy powoli zmierzać do końca, ale tak ostatnim słowem chyba dochodzi jeszcze to takie rozpowszechnione przekonanie o sile Kościoła i słabości państwa. No to też pozostawia wiele ofiar zupełnie jakimś takim poczuciu bezradności, kiedy widzą polityków, którzy w zasadzie nie chcą, wcale nie życzą sobie ustalania prawdy, kiedy widzą duchownych, którzy mówią jedno, a robią drugie. No to powoduje takie jakąś poczucie obezwładnienia, które się rozchodzi jak koła po wodzie, no takiego bezsilności wręcz, prawda? Myślę, że też działa mechanizm wykopania tego strasznego rowu. Mało jest takich społeczeństw chyba na świecie, przynajmniej ja nie znam, gdzie by tak była polaryzacja we wszystkich sprawach. No, to nałożyło się wiele tutaj wydarzeń
z najnowszej historii, mówię już po 90 roku, ale dochodzi do tego, że ja tu wspomniałem to środowisko solidarnościowe tych ludzi dzisiaj mających po 60 parę lat, którzy byli z przyjaciółmi, a w wyniku tych konfliktów politycznych nie chcą nawet sobie ręki podać, bo takich podzieliło ten obóz. I co ciekawe, i PiS, i Platforma wyrosły z tego samego środowiska, tak? To nie były środowiska postkomunistyczne i nie lewicowe. No doszło do strasznych podziałów. Niestety sprawy, o których mówimy, będą kolejnymi podziałami. Natomiast no, gdzie jest rozwiązanie? No, dla ludzi wierzących takim rozwiązaniem jest Ewangelia. To przede wszystkim te słynne słowa, na których bazował papież Jan Paweł II. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. On to uważał, że to jest najważniejsze. Po drugie jest teraz Wielki Post. W Wielkim Tygodniu ci, którzy będą szli do kościołów, czy sięgną po Pismo Święte, usłyszą opis bardzo wstrząsający, nie tylko rzeczy chwalebne, ale zdradę Judasza i zaparcie się świętego Piotra. Więc ewangeliści nie bali się tego opisać, nie zrobili zamiatania pod dywan. Natomiast co jest ważne, że oni tam pokazali różnicę wyraźnie między Judaszem a świętym Piotrem. Święty Piotr potrafił przeprosić. I ja myślę, że Kościół no musi... Jeżeli w tej chwili dyskusja na temat Jana Pawła, no to pierwszym papieżem był Piotr, też nie był bez skazy, też miał swoje różne problemy, ale wyszedł z tego, przeprosił i żył w prawdzie. I więc myślę, że Kościół musi brać przykład ze świętego Piotra, a nie robić jakieś takie sztuczki z kolejne z oblężoną twierdzą. No, rozumiem, że to ostrzeżenie przed wzorowaniem się na Judaszu to dla osób wierzących jest mocne, tak. Kiedy się mówi się o naszych duchownych. Bardzo dziękuję, bardzo jestem wdzięczny za tę rozmowę, bo przecież dzieli nas bardzo dużo w poglądach, ale tym bardziej cieszę się, że ponad tym szaleństwem polaryzacji jesteśmy w stanie porozmawiać. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo za zaproszenie, tak samo dziękuję. Proszę Państwa, no mam nadzieję, że Państwo też są zadowoleni z naszej wymiany, z tego, że możemy dalej rozmawiać ponad podziałami i tym bardziej przypominam, że to dzięki Państwu możemy w ogóle realizować nasz program. Prawo do niuansu jest czwartkową odmianą wideopodcastu. Już jutro Jakub Bodziony będzie rozmawiał na zupełnie inny temat, ale jakże ciekawy, o ogromnych protestach, które trwają w Izraelu i ryzyku wojny domowej. Rozmowę będzie prowadził z fenomenalnym ekspertem Konstantym Gebertem, naszym zresztą felietonistą. Mogą nas Państwo oglądać na YouTubie w czwartek wieczorami, jeśli chodzi o prawo do niuansu i tam zachęcamy do subskrybowania, polecania naszego kanału, komentowania. No, z całą pewnością dzisiejsza rozmowa Państwa zachęci do pozostawiania ocen, tym lepiej. A ja także korzystam z okazji do tego, żeby Państwa poprosić o przekazywanie swojego odpisu od podatku na Fundację Kultury Liberalnej. Wszystkie informacje mogą Państwo znaleźć na naszej stronie. Zresztą teraz jest to bardzo łatwe. Dla nas to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli dalej realizować takie programy jak Prawo do Niuansu. I dziękuję po prostu Państwu za to, że nas oglądacie, wspieracie, krytykujecie i polecacie dalej. Ja zapraszam w następny czwartek. Dziękuję pięknie.